Odcinek powstał dzięki wsparciu Funduszu Inwestycyjnego Zolkiewicz Partners. Dr Mateusz Machaj, Wolna Przedsiębiorczość, Instytut Ludwiga von Misesa, Wrocław 2016. Rozdział 12. Inflacja. Z tego odcinka dowiesz się, czym jest inflacja. Czym jest siła nabywcza pieniądza? Jak się liczy inflację? Jak na inflacji jedni zyskują, a inni tracą? W jaki sposób inflacja zaburza funkcjonowanie rynku? Co powoduje inflację? Inflacja i siła nabywcza pieniądza. Inflacja to w największym uproszczeniu trwały wzrost cen, dóbr i usług. Możemy ją sobie wyobrazić jako opłatę, którą uiszczamy co pewien czas z pieniędzy z naszego portfela. Załóżmy, że w 2015 roku wydaliśmy 100 zł na 50 gałek lodów. Gałka po 2 zł. Przyjmijmy teraz, że od 2016 roku jedna gałka kosztowała już 2,5 zł. Oznacza to, że za 100 zł mogliśmy kupić już tylko 40 gałek, a nie 50 jak wcześniej. W języku ekonomicznym mówimy wtedy, że doszło do zjawiska inflacji, czyli spadku siły nabywczej pieniądza. Siła nabywcza pieniądza to zdolność do nabywania za niego dóbr i usług. W danym momencie za 100 zł mogliśmy nabyć 50 gałek lodów. W kolejnym roku ceny lodów wzrosły, doszło zatem do inflacji, spadku siły nabywczej pieniądza. W rezultacie za te samo 100 zł nabędziemy mniej dóbr. Inflacja działa jak siła zabierająca nam pieniądze z portfela. Nie ma większego znaczenia przy kupowaniu dóbr i usług, czy jakaś siła zabrała nam pieniądze z portfela, czy wzrosły ceny dóbr i usług. Efekt finalny jest dokładnie taki sam. Możemy kupić mniej towarów na rynku. Gdy zabiera się nam pieniądze, zmniejsza się kwota, jaką dysponujemy. W wypadku inflacji rosną ceny. Pomiar inflacji. Słowo inflacja oznacza w innych językach nadmuchiwanie, więc można ją postrzegać jako nadmuchiwanie balonu cen. Utożsamia się ją przede wszystkim ze wzrostem wszystkich, a nie tylko pojedynczych cen na rynku. W podanym przykładzie posłużyliśmy się tylko jedną ceną ceną gałek lodów. W rzeczywistości, gdy mówimy o inflacji cenowej, mamy na myśli jednoczesny wzrost wszystkich cen, a nie tylko jednej z nich. Wiadomo bowiem, że w danym dniu ceny danego dobra mogą wzrosnąć, a innego dobra spaść. W procesie inflacji interesuje nas zjawisko ciągłego wzrostu wszystkich cen. Co tak naprawdę oznacza pojęcie wszystkie ceny? Aby uśrednić zmiany wszystkich cen na rynku, tworzy się specjalne indeksy cenowe. Powstaje koszyk dóbr i usług, który w danym okresie kupują konsumenci. Weźmy na przykład koszyk wielkanocny z wieloma produktami żywnościowymi. W najprostszym ujęciu, inflacja koszyka wielkanocnego pokazuje, ile więcej pieniędzy trzeba wydać po upływie czasu na to, by kupić taki sam koszyk jak wcześniej. Jeśli kiedyś wystarczało 200 zł na taki koszyk, a teraz trzeba za niego zapłacić 220 zł, to możemy powiedzieć, że inflacja koszyka wielkanocnego wyniosła 10%. Koszyk wielkanocny nie jest oczywiście reprezentatywny dla całej gospodarki, dlatego Główny Urząd Statystyczny, licząc inflację, konstruuje inny koszyk, który uwzględnia więcej dóbr i usług niż tylko żywność. Choć jego konstrukcja jest inna, ponieważ znajdują się w nim inne dobra, to idea jest bardzo podobna do naszego koszyka wielkanocnego. Na podstawie informacji o tym, czego ludzie kupują najwięcej, wybiera się taki uśredniony, reprezentatywny koszyk, a następnie oblicza, ile więcej trzeba na niego wydać po upływie jakiegoś czasu. Inflacja wynosząca 5% oznacza, że na taki koszyk trzeba wydać 5% więcej pieniędzy niż w okresie poprzednim. Z kolei, kiedy siła nabywcza pieniądza rośnie, a ceny spadają, mamy do czynienia ze zjawiskiem deflacji. Deflacja występowała dość powszechnie w XIX wieku, kiedy pieniądzem było złoto lub srebro. Ponieważ ilość wydobywanego kruszcu była relatywnie niewielka, to podaż towarów często rosła szybciej od podaży pieniądza. Wywoływało to presję na spadek cen. Obecnie deflacja jest zjawiskiem znacznie rzadszym, ale sporadycznie występuje także we współczesnych gospodarkach. Konsekwencje inflacji Czy inflacja ma konsekwencje poza tym, że podnoszą się ceny? Wyobraźmy sobie inflację jednolitą, która obejmuje wszystkie dobra i usługi w takim samym stopniu. W zasadzie dotknie ona niewielu osób. Jak wyglądałaby taka inflacja? Wszystkie dobra i usługi na rynku drożeją o 100%, czyli stają się dwukrotnie droższe. Chleb kosztuje 5 zł zamiast 2,50, książka zamiast 30 zł kosztuje nagle 60 i tak Skoro wszystkie dobra i usługi drożeją w takim samym stopniu, wzrosłyby dwukrotnie również inne ceny, takie jak koszty produkcji i płace pracowników. Dlatego w takim hipotetycznym i nierealnym scenariuszu wzrost cen odbyłby się bez znaczących konsekwencji ekonomicznych. Według ekonomistów nastąpiłaby czysto nominalna zmiana. Łatwo to zrozumieć intuicyjnie na osobistym przykładzie. Gdyby wszystkie ceny podwoiły się, moglibyśmy to bardzo odczuć. Gdyby jednak jednocześnie również dwukrotnie wzrosła otrzymywana przez nas płaca, nie miałoby to dla nas specjalnego znaczenia. Płaca to też cena, w tym wypadku cena pracy, a skoro wszystko miałoby podrożyć dwukrotnie, to również wynagrodzenie za pracę. W praktyce jednak nie wszystkie ceny podnoszą się w tym samym tempie jedne rosną szybciej, a inne wolniej. Jedne rosną znacznie, inne ledwie drgną. To samo dotyczy płac czy zarobków przedsiębiorców. W niektórych branżach zmiany są gwałtowne i wyraźne, w innych niezauważalne. Główną cechą inflacji jest jej redystrybucyjny charakter. Ponieważ nie wszystkie ceny na rynku reagują tak samo mocno i tak samo szybko, to są tacy, którzy na niej korzystają oraz tacy, którzy na niej tracą. Kto dokładnie traci, a kto zyskuje, zależy od tego, gdzie pojawiają się impulsy inflacyjne, czyli jakimi kanałami pieniądze trafiają na rynek. Zależy to również od tego, jakie zostały podpisane kontrakty na rynku. Jeśli na przykład właściciel mieszkania podpisał kilkuletni kontrakt na jego wynajem i nie uwzględnił w swoich kalkulacjach wysokiej inflacji, to straci na niej. Podobnie rzecz ma się ze wszystkimi sprzedającymi czy oszczędzającymi pieniądze, gdy nie doszacują wysokości inflacji. Analogicznie, osoba trzymająca gotówkę w portfelu traci na inflacji. Dlatego inflacja, a w szczególności wysoka inflacja, zaburza stabilność gospodarczą, utrudnia przewidywanie przyszłych warunków rynkowych. Jeśli ceny wahają się o 5, 10, kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt procent, to trudno jest przedsiębiorcy skutecznie gospodarować na rynku, zwłaszcza że inflacja przebiega nierównomiernie. Często kategoryzuje się inflację ze względu na jej wysokość. Inflacja kilkuprocentowa to inflacja pełzająca, inflacja krocząca jest trochę większa, a inflacja galopująca przekracza te niższe poziomy. Nazwą tym w niektórych podręcznikach przypisuje się nieraz konkretne liczby. Hiperinflacja odnosi się najczęściej do bardzo wysokiej inflacji, odczuwalnej nawet w skali miesięcznej. Przyczyny inflacji. Na koniec należy odpowiedzieć na istotne pytanie o przyczyny inflacji. Dlaczego ceny dóbr i usług rosną? Główną przyczyną jest tworzenie pieniędzy i kredytów przez banki. Banki tworzą środki płatnicze, dziś elektronicznie, a przez to również nowe możliwości płacenia. Im więcej wytworzy się pieniędzy, tym więcej ich ma społeczeństwo, aby zapłacić za dobra i usługi. Zwiększenie się ilości pieniędzy wydatkowanych przez ludzi sprawia, że wzrastają ceny towarów i usług. Oczywiście ceny wzrastają nierównomiernie, ponieważ wszystko zależy od tego, gdzie te nowe środki się tworzy. Jeśli na przykład odbywa się to na rynku kredytów hipotecznych, to najbardziej zauważalne będą wzrosty cen mieszkań. Ponadto jednym z najchętniej kupowanych dóbr na rynku finansowym są obligacje państwowe, co oznacza, że największym beneficjentem inflacji jest zazwyczaj rząd. Ze względu na to, gdzie inflacja jest widoczna najpierw, wprowadzono również podział na inflację kosztową, gdy przykładowo najpierw wzrastają ceny surowców, ropy, gazu itd., oraz inflację popytową, gdy wzrosty cen rozpoczynają się od rynku dóbr zakupywanych bezpośrednio przez konsumentów, np. żywności. Mamy też inflację importowaną, która rozpoczyna się na rynku dóbr importowanych, zwłaszcza surowców.